Siemaneczko, jestem Pepe Team Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mamy już kwiecień, jak widzicie. 288 tysięcy złotych na koncie. Skąd takie pieniądze? Z mleka, proszę państwa, z mleka, naprawdę zajebiste pieniądze z mleka. A wiadomo, jeśli ktoś nie ogląda poprzedniego odcinka ze sprzedaży byków, mamy możliwy zastrzyk gotówki, ale to nie wszystko, bo jeszcze dostałem dopłaty 32 tysiące i to poszło na zainwestowanie w navigation do naszego case'a. Więc nie jest tak źle. Jak widzicie, mamy nawigację, mamy teraz legitnego czujnika z nawigacją. Ale dzisiaj to nie wszystko, proszę państwa, bo na pewno odpowiednia to, co widzicie, że będziemy mieli nowy ciągnik na gospodarstwie. Tylko, że musimy nawet sobie pojechać po niego. Chciałem sobie tylko wam pokazać, że powiem tak. Jest to ciągnik z pługiem, od razu mówię. Jest to ciągnik z pługiem zakupiony. Znaczy będzie zakupiony, to będzie dopiero przelew robiony. Ale zobaczycie, pojedziemy do dealera, który właśnie miałem maszynki kupowane nowe, czyli ładowarkę i zgabiarkę. I dogadałem się. Trafiła się okazja, można powiedzieć. Pod tym względem, iż maszynkę kupiłem jako używaną. Gościu dawał zliczenie ciągnik i pług. Ale zobaczycie, jaki to jest ciągnik teraz. Naprawdę jest sztosiwo. 165 koni, więc naprawdę jest luksusowo pod tym względem. Czekaj, żebyśmy teraz tylko nie wykrzaczyli nigdzie. No jestem podjarany tym ciągnikiem, jak nie powiem co. No zaraz go będziecie widzieć, bo już przygotowany jest. Jest przygotowany, sobie tutaj właśnie stoi, proszę państwa, klas. Zakupiony klas został przeze mnie w tym momencie, można powiedzieć. A jest to klas, proszę państwa. Arion 630, czyli 165 koni. Na te EMA 1060 opony, 1060 opony, nie wiem dokładnie teraz mówić. No i z pługiem Overma, czwóreczka. Jest to bardziej pług pod case, bo myślałem, że będzie stawało, że case będzie miał dobrze to ociągnięte. Ale na razie będziemy sprawdzać sobie z tym oraz z balastem oryginalnym, klasowskim, z bonem. No wszystko laleczka, ale nie możemy jeszcze wziąć. Za ten cały zestaw wychodzi nam nas 265 tysięcy. 265 tysięcy więcej. Płaci mi 265 tysięcy. Więc mamy elegancko. 265 tysięcy to taki ciągnik plus pług. Zdaje mi się, że to będzie jak najbardziej na miejscu. Jestem podjarany, no nie oszukujmy się, jestem podjarany w ciul tym wszystkim, więc możemy sobie odpalić tą piękną maszynę, no. Kurwa, no nie oszukujmy się, to już jest sprzęt, który naprawdę będzie tutaj, co jest, będzie naprawdę fajnie tutaj funkcjonował. Więc naprawdę jest miód, lód i orzeszki. Podnosimy wszystko, no i co? Możemy chyba jechać. Co najważniejsze, jest nawigacja, jest wszystko elegancko napasowane pod tego klasa. No gościu, jak wspomniałem, było to kupywane po wystawie, znaczy nie wystawowo. No po prostu gościu dał rozliczenie, kupił większego klasa, chyba 800 bodajże. 240 koni, coś tego typu. Nie będę już tam się dowiadywał, ile dokładnie. Poczekajcie, najważniejsza rzecz, która mnie właśnie kłóci na samym początku, czyli połasę ustawić. Więc naprawdę jest zajebiście. Na sprzęt kozak. Sprzęt kozacki. Tylko chyba widzę, że mam trochę przygłośno dźwięki. A to zaraz będziemy sobie tym manipulować, a zresztą robimy sobie to na tym myku momentalnym, czyli ja sobie tu zmniejszę sobie w OBS-ie, żeby było szybciej, żebym się nie przebawić. I lecimy!
mi się taki dostał nowy sprzęt 25 000 pług, tak się udało wyrwać, więc sumarycznie 240 kosztował mnie klast. Myślę, że to jest stosunkowo nowa cena. To jest 2014 rok, więc naprawdę jest konkretna maszyna. Miał być w ogóle inny ciągnik, miało być w ogóle co innego na gospodarstwo zakupione, no ale no, czy miałem takie pieniądze, bo wiem, że w tym roku jest inwestycja w maszyny, no, praktycznie można powiedzieć, że ciągniki idziemy okrocznie, zwiększając stosunkową jakoś tam te konie, ale w tym momencie naprawdę poszliśmy moim zdaniem po grubości, no bo patrząc, taki przeskok z case'a nawet do tego klasa, no to naprawdę jest już coś konkretnego. Więc lecimy. Będziemy sobie teraz go sprawdzać. Od razu obratujemy sobie tutaj po zbożu. Przygotowujemy sobie po kukurydze. Po plony też będziemy oczywiście orać. Bardzo jasna. Bo musimy to zrobić. Tylko tak. No zobaczcie to pewnie okazałości. No jest przepiękny ziomek. Jest kurwa tak piękny. 1,5 tony balast na dupie. Przepraszam, na tuzie. Na dupie. Więc naprawdę, no jest kurwa, no jest tak piękny, jest tak cudowny ten ziomek, że to jest kurwa katastrofa. Tak się cieszę. Jaram się tym ziomkiem. Jaram się, co nie miara właśnie tym ziomkiem. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Teraz tak, no oczywiście, mamy GPS-a. Więc musimy go jakoś tam mniej więcej go ustawić, żeby nie było lipy. Zobaczymy, jak to wypali. Będę musiał niestety troszeczkę pewnie będzie mi nachodziło. Chociaż nie, pojedziemy sobie chyba od tamtej strony, wiecie? Żeby nie było. Pojedziemy sobie od tamtej strony. I tylko ja sobie już go obrócę. Zastajemy go. Już go kupiliśmy. Pora go przetestować. Kurwa, nie mówcie mi, że ten klas nie pasuje na gospodarstwo. Bo powiem szczerze, że to jest naprawdę jeden z piękniejszych ciągników, które są w ogóle na gospodarstwie. Tutaj trzeba troszkę sobie tutaj zostawić, bo tu jeszcze będzie jaka modyfikacja tutaj tego wszystkiego. Więc na razie ja sobie tutaj tylko muszę ładnie wypoziomować oczywiście, wszystko poustawiać. Tak, żebyśmy mieli jakoś prosto. Dobra, bo to zostawiam, bo chcę troszeczkę tutaj mieć miejsca po to, bo chcę tu trochę zmodyfikować tutaj ten teren z tyłu. I wtedy będzie elegancko, bo też może być taki lekki przejazd ewentualnie na gdzie nadawanie paszy, na paszobus i tak dalej, więc to musi być zostawione. I tak ogólnie to będzie wszystko jeszcze pokombinowane, to dość mocno moim zdaniem, no ale powiem tak. Jest sprzęt. No tutaj ten pług jest ogólnie przymały do tego ciągnika, no ale mówię, to jest przeważnie ciągnik kupiony pod case'a. To jest ciągnik pod case'a, pług pod case'a, przepraszam, kupiony, nie pod tego klasa. Pod tego klasa będzie coś innego kupywane, na pewno też coś fajnego, moim zdaniem. No ale to też musi się dopierać z chłopakami odnośnie tego. No i wtedy będziemy dopiero wiedzieli, czy to będzie miało więcej nogi. No 165 koni, no, 165 koni, no jednak pługi to są trochę przymałe. Ale wiecie, na przykład trzeba wyczuć, jak najlepiej go wyczuć, sprawdzić go w pługu. No bo tak na razie patrząc, to nie mamy zbytnio maszyn do niego, ale myślę, że jeśli dogadamy się z chłopakami, parę fajną maszynkę sobie mamy, w zasadzie mamy dwie maszynki do kupienia. O, jest trochę zimny, bo w automacie. Więc mamy dwie maszynki, będziemy wygrywać. No chociaż mogę wam już powiedzieć, będziemy kupować bezrokopca i będziemy kupować w końcu większy siewnik do tego klasa. Będziemy kupować akurat typowo takie sprzęty, no bo orać muszę, bo tu będzie pod kukurydzę, więc wolę sobie to poorać, więc przygotowane to wszystko. A później stosunkowo będziemy sobie robić to tak, żebyśmy robili bez orkoło jak najwięcej hektarów. No bo o to mi chodzi. Ale to muszę mieć troszeczkę pieniędzy, bo nie chcę kupować bez orkowca w kredycie. Chcę go kupić bez kredytu. Więc muszę sobie to jakoś rozplanować. A
ten bazookowiec, który chcę, to dopiero będzie ściągnięty na przyszły miesiąc, więc akurat powinien mieć pieniążki, mieć za mleko, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No, ale powiem szczerze, no, jeśli mam to nie siądzie, to ja jestem naprawdę będę w ciężkim szoku pod tym względem. Żeby ten case, ten client mówi, przepraszam, mieli mi się właśnie z tym case, który też jest cudownym ciągnikiem. Więc no, mamy takie dwa bardzo duże ciągniki, można powiedzieć, chociaż ten już taki bardziej średniej półki, można powiedzieć stosunkowo. No bo nie oszukujmy się, tamten ma 15 koni, a ten ma normalnie 50 koni więcej. Więc tu już naprawdę wskok jest konkretny, bo tak to mieliśmy, jak na ciągniki mieliśmy 82 koni, mieliśmy obydwa Ursusa i mniejszego case'a. Teraz mamy właśnie tutaj przeskok mieliśmy na 115 i teraz mamy aż na 165 koni. Tutaj będzie troszeczkę sprzętu pod niego kupionych na pewno. Tak jak wspomniałem, bezokowiec, siewnik przede wszystkim, bo takie są rzeczy, które muszę teraz do niego ogarnąć. No, bez sensu mam tu kombinować, coś innego kupować. Na razie to jest dwa takie maszyny, które będą, chyba że jeszcze się dogadam z jednym gościem, który będę jeszcze maszynę będę chciał kupić. Bo ogólnie szukałem ciągnika w mniejszych pieniądzach, nie oszukujmy się, w mniejszych pieniądzach, ale to były już takie starsze ciągniki. No bo tak znalazłem też taki zajebisty ciągnik, 150 koni, ale patrząc, jeśli miałem już pieniądze takie, a nie inne, to stwierdziłem, ryzykuję, jedno jest życie, mówię, ryzykuję, kupuję ten ciągnik i zobaczymy, co to z tego będzie. Na razie, no, co mogę powiedzieć, no parę przejazdów, noga powrotna, tutaj dużo jeszcze na razie się nie dowiedzieliśmy pod tym względem, jak to będzie chodziło, no ale jest postępniówka, skrzynia, jest wszystko elegancko w automacie, więc tu jest naprawdę już jest petarda dla mnie. No przeskok jest kosmiczny pod tym względem. Ogólnie szukałem Fenda Favorita pod tym względem kupić. Nie mówię, też może się pojawić tutaj ten Fend Favorit zamiast za pewnie podejrzewam mniejszego case'a się trafi w przyszłości, bo na pewno jakoś to będziemy kombinować, cudować. Wiadomo, nie będę też się żenił ze sprzętami. No ale na razie to co mam, to mi powinno starczyć. Ogólnie też jest zamysł taki, żeby kupić takiego case'a. Czemu ja mówię o case'ie? Takiego samego klasa, tylko mniejszego. Kupić takiego mniejszego case'a, klasa. Proszę, będę się mylił właśnie z case'em, bo nie wiem czemu. Ale mam taki zamysł właśnie, żeby kupić jeszcze takiego mniejszego klasa. O ile się dogadam z chłopakami, tylko że podejrzewam mówkę na jakieś 140 koni, tak trochę zmobilizować się pod względem zakupów. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie widzieć. Dobra, tam już będzie kwota około 600 tysięcy, tak razy pewnie okolicze, tak? No bo ciężko mi teraz z tym stwierdzić, jak to faktycznie będzie wyglądało cenowo. Ale myślę, że na razie powinno być jak ta lalka, elegancja, Francja. Cyk. No i to już jest. To już jest robota. To już będzie naprawdę zajebista robota. Pod tym względem szła. Nie oszukujmy się. Takim sprzętem jest. Zaryzykowałem, dowiedziałem się właśnie o tym kiedyś. Czemu mówię o tym kiedyś? Na tym klasie. I mówię, no, nie ma co. No bo ta idzie. Jeszcze zagonówka nie jest sprzedana, zagonówka jeszcze zostaje bardziej w, chociaż teraz patrząc, mówię, no to jest nie pod tego, tego case'a, którego mam dzisiaj 51-40, ten pół kupiony. Więc no myślę, że zobaczymy, czy to szybko będzie sprzedawać. Zagonówkę, zobaczymy. Pod tym względem. Ale to jest to coś, naprawdę mnie tutaj mobilizuje do tego modernizacji tego gospodarstwa, tak? Do tego wszystkiego. Czekajcie, ja może lekko podkręcę te dźwięki, żeby nie było lipy. Nie dużo, ale zawsze coś byście trochę tego jako też słyszeli. O. No i tutaj już będzie elegancko. Tutaj będziemy przygotowywać do kukurydzy, więc kukurydza teraz będzie przygotowywana, będzie wszystko ziane. Bo nie mam tej kukurydzy teraz w tym roku.
Sporo, bo zbożówki miały być owiec, ale jednak owsa rezygnuje w tym sezonie. Idziemy typowo bardziej w kukurydzę na ziarno. Zobaczymy, czy to wypali lepiej w tym roku, czy nie. Jeszcze musimy tak, czekam na transport z nawozów. Ma się ton, tutaj to już przywieźli, tak, wiadomo. Więc teraz patrząc, ma się ton jeszcze. Takie 40 tysięcy jeszcze muszę mieć na nawozy, no ale wiadomo, to czekam na WZ, czekam na fakturę, będę przelewem płacił później. Więc nie ma takiej tragedii. A więc nie, mówię, nieźle. Trzeba mieć tak nawozy pod kukurydzę, trzeba jeszcze mieć nawóz pod soję, bo tak sobie rozmawialiśmy z niektórymi osobami, właśnie znajomymi, że jeśli nie składam mi o dopłaty, większe dopłaty pod tym względem, no to weź, mówi, kup nawozy, szybciej będziesz miał. A mówi, jeśli masz czas oczywiście, to lepiej obronić dać. Ale jednak chyba stwierdziłem, że no nie będę tego robił. I nie będę tego robił. Tego obornika, zobaczymy, co to wyjdzie, trochę nawozami nam. Język fizyk. Tak mówię, tego tonażu już trochę poszło. Tych nawozów po to poszło na łąki, poszło na właśnie na pola. Więc tu się nie ma co dziwić pod tym względem. Musimy troszeczkę tam bardziej to iść jeszcze bardziej pod względem mineralnym nawozów. Pszenica już do kamiona całkowicie. Myślę, że dwa dawki nawozowe powinny starczyć. Resztę się jeszcze zastanawiam ogólnie nad odżywką i nad grzybówką, żeby zrobić. By nie przepraszam, pszenżycie. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie z tym wszystkim. Ale mówię, tutaj jestem podjarany tym, że naprawdę jest zajebista robota. Ogólnie pewnie go jeszcze przetestuję, tak, w wyrzutniku, w beczce, na pewno takie maszyny, które jeszcze mam aktualnie. No bo bez workowca raczej teraz nie bywa. Tam 7 tysięcy będzie mi brakowało, bo z tego co wiem, to 30 tysięcy kosztuje, ten 35 tysięcy w stylu, ten bezrokowiec, chyba że się dogada z chłopakami, że go kupię. No i później po prostu im to 12 tysięcy dopłacę, no bo jednak tutaj też uderzyłem na was bezrokowca bezpośrednio, kupiłem pół, no ale to chcę tak bardziej mieć to na przyszłość, żeby na ten case, którego jeszcze też mamy, to miał co robić. A myślę, że w tym punku to będzie lalka chodził, no bo tutaj mówię, jest trochę taki bez, tak powiem, bezsensowny przepał paliwa tym klasem. Tak, mam takie wrażenie. Nie mówię, że tak będzie, ale na razie nie wiem, czy mi tak nawigacja. Trzeba nie zgłosić do serwisu jednak. Czekajcie, czy ja mam tamtą szybę otwieraną? Nie. A ja tu pójdę, klikam. Chciałem sobie wziąć szybę. A, to jest radio. To możemy tylko tak. Co tu jeszcze mamy? O kurwa, tutaj to już jest konkretna robota pod tym względem. No, to powiem szczerze, jest to na plus dla mnie jak najbardziej. A, bo tu nie ma takiej szyby dachu, tylko panoramiczny dach. Więc tutaj już sobie nie otworzymy szyby. No, ale tutaj to nie ma co się dziwić. No jest coś dobrego tutaj, naprawdę jest coś cudownego, no nie mówcie, że on się nie wpasuje. Tutaj jeszcze jak to obora powstanie, które mam w planach, no to naprawdę tu zobaczycie, jak to będzie przeskok konkretny tutaj. No i te ciągniki takie już powoli będą oblatywać. Taki mam zamiar bynajmniej, a czy to będzie finansowo będę zdatny, to się okaże, tak. Bo na razie jeszcze napięcie konkretne. To jest 2014 rok ciągnik. Więc naprawdę też okazało się, trafiła właśnie, że chłopaki tak kupili. Wiadomo, że niby jeśli bierzemy przez dealera, nawet używane, to troszeczkę zawsze muszą tej marży mieć pod tym względem, ale jakoś tam się dogadaliśmy. No i ten klasik musiał wyjść. No to wszystko wiadomo. Czekajcie, bo chcę zobaczyć jedną rzecz. Aha, tutaj tego nie ma, ale gdzieś było. Dobra, tu jest wszystko, dobra. Możemy sobie nawet pod tym względem sobie tak pykać. Nie no, jest coś pięknego, no nie mówcie, że nie, ten ciągnik jest piękny. Coś przepiękny ciągnik jest. Mesa się bardzo tym ciągnikiem jaram, no się nie ma co dziwić, to jest jedno
jeden z najnowszych ciągników i to jest typowo najnowszy ciągnik, bo to jest, mówię, stosunkowo najmłodszy ciągnik, jaki ma posiadany w gospodarstwie, więc tu się nie ma co dziwić. No ale zobaczymy, co do niego mówię. Pierwszym primo to jest kupienie właśnie teraz mazurkowca i kupienie siewnika. To jest pierwsze co to będziemy teraz to inwestować. No bo nie oszukujmy się, ten pług to jest śmieszny dla niego, to jest śmiech, nie zabawa. Nie śmiech, to jest śmiech, jak to się powiedzieć, śmieszny sprzęt dla niego. Ale mówię, to było kupowane tylko pod, case'a. Pod klasem to mówię, będzie mazurkowiec i będzie kupiony siewnik. Tu jednak ten siewnik, który ja planuję, to myślę, że te 165 koni powinno być tak praktycznie, że na styk mocowo. No ale to zobaczymy. Mam parę 300 konkretnych przeskoków zrobić siewnikiem, ale czy to wyjdzie, to nie wiem, bo jest ryzyko, że siewnik chce kupić, chce siewnik około 100 tysięcy. Widać, że było ścieżki, było wszystko, jak ta lala, chociaż też jednak z drugiej strony się boję, bo to jest, tutaj mam akurat siewnik z woną aktywną, mam to wszystko fajnie obliczone, a tak patrząc, czy taki aż przeskok może konkretny z siewnikiem ma być, żeby później w miejscu nie ustać? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co się wytapi. Ogólnie ten zestaw też bym chciał wystawić. Właśnie. Paweł osiewny swój. I dokupić coś większego. Te znalazłem na oku, no, nie za takie pieniądze akurat siewnik. Ale znalazłem coś podobnym budowy, co chcę. Ale za 1/3 chyba tego, co... blisko 1/3 tego, co właśnie będę chciał później kupić. No zobaczymy. Esko wypali. Zresztą podejrzewam, to już będziecie widzieć pewnie w kolejnym odcinku Esko wypali. Taki zamysł. A czy tak naprawdę będzie? To nie wiem, zobaczymy. Tutaj trzeba tak zrobić. Bo to trzeba będzie troszeczkę bardziej doprowadzić do porządku tutaj tą, przy tej miedzy. Można powiedzieć tak zwanej przymię, bo tutaj jest, te pole jest takie niewymierne, powiem szczerze. No ale wiecie, no trzeba się cieszyć, w ogóle jakieś pola mamy takie. No i praktycznie mamy swoje, tak? Bo teraz widzieliśmy tylko poprzężycie mamy. Znaczy mamy przężyto i mamy, to mamy teraz żyto na kieszonkę. Teraz też trzeba ogólnie wziąć, ogarnąć się i kupić. Wykupić te pola, przepraszam. No i zobaczymy, jak to finalnie w skupu idzie. Jestem ciekaw tego wszystkiego, no ale o tym zestawem, ogólnie tym ciągnikiem, myślę, że naprawdę teraz będzie większość roboty obrona. Większość roboty obrona, naprawdę uwierzcie mi, że zakup tego ciągnika to nie będzie tylko to, że kupiłem ten puk, to jest, będzie, tak wspomniałem, tylko pod niego będzie puk, bo puk to jest tylko do case'a, no, żeby wam pokazać, to zobrazować, no to lepiej było mi podjechać tym case'em, klasem, prawie, o razu. No fajnie, robota idzie, no tu jest w ogóle inna kulturka, zamkniemy sobie żyby. Mamy cichuteńko, mamy wszystko elegancko ogarnięte, no coś kurwa pięknego teraz, co nie? Klimatyzacja, wszystko działa, jak ta lala. I tak sobie można zapierdalać na polu, tak? No jest wszystko, jest cena konkretna za ciągnik, tak? Case'a kupowaliśmy, to był 60-70 tysięcy, coś w tym stylu, w tych pieniądzach, tak? A tutaj daliśmy praktycznie trzykrotność tego, co właśnie daliśmy za naszego klasa, tak? To jest przepaść cenowa i przepaść wizualno-użytkowa, można powiedzieć, więc naprawdę jest coś pięknego. Jest coś pięknego, proszę Państwa. No, aby się cieszyć, żeby to się nic nie psuło, serwis naprawdę, to będziemy musiał przyjechać na wymianę olejów, bo raczej już ja się nie będę z tym pitolił. Niech przyjadą, niech to robią. Podejrzewam, że serwis też mnie troszeczkę będzie kasował, no, ale myślę, że to na niestety 15-20 tysięcy rocznie, to raczej nie będzie aż takiej bolączki, kogo żeby chodził. Ale wiadomo, to jak się szapnie człowiek na taki ciągnik, to już musi liczyć też się z właśnie, jak to powiem,
kosztem utrzymania takiego ciągnika. To jak co, ale to się liczy. No i teraz to mówię, to jest sobota piękna. Nawigacja, tak, najważniejsze. U nas nawigacja już w podstawce. Mamy nawigację założoną do case'a. Mamy w małym case'ie założoną nawigację. Nic dodać, nic ująć. Jest coś pięknego. Naprawdę, cud, miód i orzeszki. Pod tym względem. Nie, tylko że koniec się wygląda tym puk przy nim. Bo mogłem piątkę kupić, tylko że to już była opłata 6 tysięcy. Ale bojałem się, że jednak jeśli coś z tym ciągnikiem nie będzie, to jednak później bawi się. Robił się na wierzch, na górę sobie chodzą luzem, zajebiście. Dawaj te łączki, kurwa. Co trochę też kombinować tutaj z tymi wszystkimi opcjami. Chodzi mi o to, żeby trochę to wszystko powyrównywać ten teren cały. No bo powiem szczerze, że to nie jest trochę kłopotliwe tutaj. Tutaj te byki są. Myślę, oczywiście byki te są zapłacone, wszystko poganiane. Więc nie ma tragedii. Więc następna partia byków już sobie powolutku rośnie. Jak można powiedzieć. No ale mówię, tu już jest coś pięknego. No kurwa. Jaram się tym ciągnikiem jak nie wiem co. Naprawdę. Miał być w ogóle co innego, wyszło co innego, wyszło to nowo zajebiście. Więc okazja życia, tak powiem. Wiadomo, patrząc racjonalnie, no to rozwojowo, to powinniśmy kupić jakieś ciut nowszego, ale jeszcze mógłbym jakieś maszyny dokupić. A tutaj naprawdę poszliśmy konkretnie już. Konkretny sprzęt, no ale podejrzewam, że jeszcze jeden ciągnik w tym roku wleci. Bo tak sobie myślę, że tamtego Internationala sobie wezmę. Po prostu ogarnę i to będzie wszystko w temacie. No. Wszystko pięknie. Dobra, nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zapraszam w komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.